Kaliszu kanarki hoduje się już 50 lat. Pierwszą hodowlę papug założono co najmniej 30 lat temu. Na wczorajszej wystawie 17 hodowców zaprezentowało szeroką gamę gatunków ptaków egzotycznych. Oprócz kanarków i popularnych papużek falistych i nierozłączek można było przyjrzeć się królewskiej odmianie niebieskiej rozel czy zielonej aleksandretcie. Pięknie prezentowały się nimfy szare i białe. Barwnymi piórami zadziwiały australijskie amadyny i świergotki. Taka wystawa jest okazją do wystawiania oceny. Bierze się pod uwagę m.in. czystość rasy, postawę, upierzenie i reakcję ptaka. Kaliskie hodowle otrzymały ogólnie ocenę dobrą. Kanarki śpiewające na 360 możliwych punktów otrzymały nawet 350. Prawdą jest to, że papugi rzeczywiście potrafią dużo mówić i powtarzają za człowiekiem wszystkie słowa? Tak, są ptaki, czym większa papuga jest zdolniejsza i ptaki sobie przyswajają, no ale trzeba dużo nad nimi pracować, dużo do nich mówić. Nawet falista potrafi mówić? Nawet falista. Mam taką panią, znam, która nawet potrafiła nauczyć falistą papuszkę 21 słów, pojedynczo. Falistą papuszkę na rynku krajowym można kupić już za 150 tysięcy starych złotych. Za gadającą arę i kakadu trzeba już zapłacić 50 milionów. Rzadko spotykane gatunki kosztują nawet 450 milionów starych złotych.